Siemano, siemano, cześć i czołem widzowie, witam serdecznie. Dzisiaj, słuchajcie, przygotowanie do napadu. Przygotowanie, wiecie co to oznacza, że już za niedługo będzie napad. Napad na bank i ukradniemy w końcu nasze zielone, nasze ciężko zarobione pieniądze minecraftowe, widzowie. W końcu wrócą... Co to był za zombiak? Co on mi tu zaharczał? Tak być nie może, widzowie. Ja jestem u siebie na chacie tutaj w Palionowie. Dzisiaj nie zaczynam na tostowy nie bez powodu, widzowie, ponieważ przygotowałem pewną bardzo ważną rzecz, która musi być. To jest taka, taka rzecz, która musi być, jeśli chodzi o robienie, prawda, napadu. To po prostu jest odpowiedni strój, odpowiednie przygotowanie. I widzowie, słuchajcie, sytuacja jest taka. Ja mam przygotowany strój, zaraz wam go oczywiście pokażę, ale zanim, to ja najpierw pójdę po Dave'a, ponieważ dla niego strój również mam przygotowany i chciałbym, żeby on zobaczył tą reakcję. Wiecie, pokażę to wam, później troszkę pokażę jakby, później pokażę Dave'owi, zobaczymy jego reakcję i też Dave się przebierze w ten strój. Ja mam nadzieję, że mu się on spodoba. Oczywiście zanim przejdziemy dalej, zanim pokażę wam ten strój, zanim zajdę do Dave'a, koniecznie łapka w górę i subskrypcja, żeby być na bieżąco, ponieważ filmy są codziennie, widzowie, codziennie o godzinie 19:19. Czyli sobie zdajecie sprawę, co to znaczy codziennie? To znaczy, że każdego dnia może to być wasza rutyna, możecie zrobić sobie herbatkę, możecie zrobić sobie kakao, możecie sobie zrobić, zabrać sobie jakieś ciasteczko na 19:19 albo i kolację, i prawda, do kolacji, do herbatki, do ciasteczka obejrzeć sobie, prawda, sympatyczny odcinek. I to nie tylko na moim kanale, ponieważ u wielu osób tutaj na Palionowie wieczorem jest właśnie... Są odcinki, więc możecie sobie robić takie totalnie potężne maratony, widzowie. Więc to jest super sprawa. Jak ja bym był na waszym miejscu, tak bym właśnie robił. To by był mój rytuał każdego dnia, wiecie o co chodzi. Możecie dać znać w komentarzu w ogóle, czy jecie na przykład kolację, jak oglądacie moje filmy, albo czy na przykład sobie pijecie kakao. Mam taką ochotę na kakao, widzowie. To już w ogóle teraz, jak tak pomyślałem, to mnie wykrzaczyło aż na samą myśl. Dobrze. Halo, Dayson. Dzień dobry. Hello. Siema. Dobrze, Dawid, ja przygotowałem coś wybitnego. Słuchaj, ponieważ... Bo jesteś taki nagi. No, a ja mam sposób, żeby... To jest urok żaby. To jest urok żaby, no. Ale wyobraź sobie w garniturze. Dobra, czekaj, ja mam... No tak, żaba w garniturze wyglądałaby co najmniej dziwnie, ale ja mam prośbę. Weź, no, przeskocz tak na tamten listek. Na ten tu? Na ten tam dalszy. A, na luzie. Siądź se. To jest dla ciebie problem? A nie wiem, jak się siedzi. O, za kulkami. A co ty ze mnie, kurde, klauna w cyrku robisz te? Nie przewracałeś się coś, nie wiem, co ja, kurde, nie, dobra, po prostu chciałem, żebyś sobie usiadł na liściu laurowym, jak prawdziwa żaba. Naprawdę, to jest skurcze. Dobra. Pośmiewisko ze mnie będzie. Słuchaj, robił, chodź, muszę ci coś pokazać. Przed tysiącami ludzi. Ja nie, oj, mogę. Słuchaj, patrz, tu jest taka sytuacja, że ja sobie przygotowałem pewien strój. I musisz, prawda, ja? Tutaj, patrz, ja tu się przebiorę, a ty tutaj stań i czekaj, ja zaraz ci pokażę ten przecudowny, okay, strój, za który, okay, się przebiorę, i to jest niebyle jaki strój. Uwaga, poczekaj chwilę. Okay. Dobrze, widzowie, więc ja już jestem przebrany, jak widzicie, mam ten strój. Dawidzie, czy jesteś gotów? Pewnie. Czy jesteś gotów? Uwaga. Dawaj. Nie śmiej się, nie śmiej się. To jest strój na napad, stary, no przecież patrz, jak ja wyglądam. Aaa, te oczy, no ale idealnie. Masę. No jasne, że widzę, ja widzę, ale słuchaj, ja nawet przygotowałem taką maskę dla ciebie, że ty też będziesz widział. Ja też mam takim czymś występować tam. No a co ty chcesz robić, napad? Ty chcesz robić napad na Golasa? Co ty, jesteś ekshibicjonista? A nie, no to nie, no nie, to nie, ale no, no wiesz, no jakoś. No to co? No, ale takie szacie w takim... To się trzeba koniecznie przebrać. Ale no, kamizelkę chopię. A to jest, no tak, fajne spodnie, stary, fajne spodnie. Nie? A to są te, które akurat zawsze mam, w sensie po prostu tylko założyłem kamizelkę i kominę. A to nie powiem tego, to chciałem powiedzieć, kurde, bo chciałem powiedzieć, że męskich nie było. Dobra, słuchaj. Dobra, w twoim, nie, przypadku, ładne, ale nie. Nieprzeźroczystych nie było? Człowieku, ja kocham swoje ciało, ja jestem naturalny, no, w 100%. Body positive, mnie... głosisz, rozumiem. Dobra, no to. Okej, okay. Dobra, to idź tam, stary, i przebierz się w też taki strój. Zobaczysz, będzie ci pasowało. Daj mi się nacieszyć tym twoim, kurde, outfitem. Dobra, zaraz się będziemy. Zaraz się będziemy razem cieszyć. A musisz oddychać w tym, co się da oddychać, no w ogóle, tak, normalnie. Bo tobie wiesz, jak to tak kurde, mordka to ci wystaje tak w 30%, nie? Możesz się nie przyczepiać. Zobaczysz, jak tobie, no, no, to będzie wyglądało. Aha, to ty, aha, no, ty masz... Wizualizację masz, że będę pośmiewiskiem, tak, tak. No dobra. Dobra, dobra, przebierz się. Dobra, widzę, to ja czekam. No, przebieram się. Dobra, Dave, jak tam ci idzie przebieranie? Opie, jestem... Wyglądam jak debil. Wyglądam nawet gorzej niż debil. Wyglądasz dobrze.
Hopie, ta maska wrzyna mi się w skórę, ona jest za obcisła. No bo ty masz łeb jak sklep stary, tylko szafki puste. Hopie, ty miałeś za mało, a ja mam za bardzo, to jest za obcisłe, czuję się jak w leginsach. Nie mam spodni. W ogóle nie wiem, dałeś mi kamizelkę bez spodni, no. No bo tutaj, bo tu chodzi o to, żeby chronić co najważniejsze, czyli serce. Czuję się niekomfortowo w tym stroju. Czuję się tak... A czujesz się... Dobra, nie masz. Czuję się niekomfortowo w tym stroju. W tym stroju mówię ci, podbijemy cały świat. Od Las Vegas po Krym, mówię ci. Ale co ty chcesz, jak właśnie popalnie? No wiesz, w tym stroju, przecież jak ktoś nas zobaczy, to jest logiczne. Dobra, kliknij z etapa i zobacz, kto nas może zobaczyć, bo ja widzę, że chyba tylko my. No, to w takim razie też. No, to mamy chill, okay, mamy chill. Okay. Słuchaj, musimy teraz sprawdzić, czy te stroje się w ogóle nadają. Czy zrobić crash test tak zwany. Taki, prawda, sprawdzenie. Uwaga, czy da się pływać, bo ty jako żaba to umiesz dobrze pływać, a w tym... Hopie, no pewnie nie, się no, da. Luksus, nic nie obciska. Nie odczuwam żadnych toporności nie odczuwam. Nic, po prostu, a tobie wiesz co jeszcze najlepsze, że jak tobie tak się przylgnie do twarzy, bo widzę, że masz napuchniętą, jak prawda, dupsko po urządleniu bzyka, więc... Więc jak tak patrzę na ciebie, to taki bardziej opływowy kształt masz teraz. Jaki opływowy? Opływowy. A, że lepiej się będzie pływać, tak? No. Powiem ci tak, Śmieszku, ty tam się nie utop w tej twojej czapie, bo to, tobie to ledwo oczy widać, ja nie wiem, czy a widziałeś, jakie masz kapcie fajne? Dobra, to masz takie same, typie. No wiem. Rękawice też masz takie. To są takie podeszwy antywłamaniowe. Nie po wiem, prostu. Stary. Nie zostawiają śladów. Moje przebranie jest jak nie przebranie, ja po prostu i debil się nie skapnie, że to ja i ty tak samo chyba trochę, nie? Nie masz tak? Chociaż nie, nie ty jesteś mega dobrze ukryty. Dobra, ale ty zobacz, kto w tym banku pracuje. No tak, no w sumie ja mogę się podać z jakiegoś Andrewsa i oni w to uwierzą. No jasne, że tak, że to jest prawda, banda wiadomo Stefan jaka. Stefan Mac. Mac Kitchen. No, Steve i spółka, prawda? Więc tam jest, wiesz, jak to wygląda. To nie ma prawa działać dobrze. Dobra, czyli ten pierwszy crash test zrobiony. Ale dobrze się czuję w tym stroju, Słuchaj, ja się czuję, jakbym mógł wszystko gangster. Dzisiaj. Ja się czuję, jakbym mógł wszystko, rozumiesz? Niech taki idziemy... gangster. No jasne, że gangster. Chodź, idziemy jeszcze, sprawdzimy jak z, prawda, odpornością na ogień. Dobra, czyli wydaje co, idziemy się, do Milki? A. Nie, tu jest ognisko. Musimy lekko przysmażyć nogi. Nie no. Boli dalej jak bolało, ale ale strój działa. Te butki to niezbyt działają, nie? No bo to są antywłamaniowe, ani antysmażingowe. Ale możemy sobie kozaki założyć i wiesz. Kozaki to se... Dobra, mam kozaki, no. A ty masz fajniejsze kozaki. A, bo na takie kozaki to się pracuje latami, człowieku. A, no wiadomo. Dobra, co jeszcze możemy sprawdzić? Jeszcze upadek z wysokości. No wiesz co, nie wiem, że chciałbym to na pewno testować. Ja wierzę w twoje umiejętności, ale... Nie wydaje mi się, żeby dawaj, ten ja to. Zdrój... Uwaga, ile zabierze serduszek? Sprawdzamy, ja tu skaczę na ten schodek. 3. Ja skoczę tam. Dobra. 10. 4. Dobra, 4. No czyli, no to dobrze, no 2 tak, kroki. Okay, tak, czyli tak, no, czyli, normalnie chyba, czyli, nie? W sumie. Czyli można spadać z wysokości, można jak najbardziej. Tak, na lekutkie z tym, że wysokości można lekutkie, spać. Lekutkie, tak, tak. Można skakać po płotach, można. Dobra, jakie jeszcze możemy zrobić crash test tych ciuchów? Ja myślę, że możemy jeszcze przetestować aerodynamikę biegania, czyli czy się biega jakoś szybciej, tylko nie wiem, jakby się dobra. To przetestować, bo... Kto szybciej bo no ja przebiegnie. Faktycznie czuję się szybko, jak taki speed, kurde, w tym. Dobra, no to dawaj, stajemy tutaj na linii, na równo na schodku stańmy, o, coś takiego. Okay. I kto pierwszy w domu palionki? Dobra. 3, 4. Yeah! Poszedł jak przeciąg. Ty skaczesz, dobra. To dodaje możliwości. O, tu, no skok, pewnie. tu skok. Tu skok. Ja... Dobra. Pomogłem ci! Dzięki, dzięki! No nie, Davidson jest ewidentnie szybszy. Aerodynamika pomaga na masę. Nie, ale stary, ja nie wiem jak tobie, ale mnie się po bogach obraz zakrzywiał. Tak zasuwaliśmy, hopy! 300 km w godzinę żeśmy machnęli. Czułem się jak pajk na W. Więc dobra, słuchaj, no wydaje mi się, że ciuchy... Zdają egzamin. Ja mam takie dla Pawła też. A masz też dla Pawła jeszcze? No, stary, będziemy się śmiali, będzie ubaw po pachy będziemy mieli, jak zobaczymy. Myślę, że jest taki śmieszny strój? No, a nie aż tak jak ty, ale też. No już kurde. Ale doceń, jak ci oczy wydrążyłem. Znaczy ja to bardzo docenię, bo ja wszystko widzę, nie? No właśnie. Bo ty na przykład widzisz 30%, ja widzę wszystko. Stary, ty w ogóle twoje oczy wskazują na to, że ty w ogóle w 360 chyba widzisz. Ja będę oczami tej operacji, po prostu będę widział wszystko. Masz jedno oko na Maroko, a drugie na Kaukaz. Ej, nie dość w ogóle, że ja będę te miał kamery, to jeszcze będę miał takie oczy, ja wszystko zobaczę, więc... Stary, no mówię ci, twoje oczy są jak kamera 360, zobacz. No, ta z Google'a, jak na tych samochodach, że dookoła skanuje ten. Czekaj, ja stanę z tyłu i ci pokazuję palce i mów ile widzisz.
Ile dobra, widzisz? No zero, bo się nie da pokazać palców w Minecraftie. Dokładnie, ale... dokładnie. Nie, wiem jak. Stań za mną i weź jakiś item, ja będę musiał dobra, powiedzieć. Dobra, uwaga, jesteś gotowy? No, miecz. Ja no widzisz, mówić. Stary, ty masz normalnie, do tyłu widzisz. No, 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 teraz czekaj, sikiera damy to. Dobrze, dobrze, a teraz co robię? No, wyrzucasz fajerwerkę do góry. No, stary, no przecież ty, ciebie nie, ty jesteś jak mucha, ciebie nie można zaskoczyć, rozumiem? No, to jest dobre. Kumaci widzowie dobra. Będą wiedzieć, jak takie sztuczki robić, tak, jest? Tak, dokładnie. Dobra, słuchaj, to ja wracam do domu, widzimy się jutro na porządnym napadzie, wręczę też Pawłowi ten strój i zobaczymy, no. Mam nadzieję, że uda nam się odzyskać nasze skradzione zielone. Lecimy, elu! Trzym się. Elu! Dobrze, widzowie, wracam na chatę, prawda, wyprać mój strój, bo lekko się zapociłem. Dziękuję wam bardzo, widzowie, za oglądanie, widzimy się jutro. Na napadzie upaliona. Pozdrawiam. Hello.